Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Title Tuesday. Zaczynamy za kilkanaście sekund. Muszę wam powiedzieć, że bym przegapił dzisiaj ten turniej, bo miałem go zagrać o godzinie 17. Przypomniałem sobie, że była zmiana czasu i turniej zaczyna się o godzinie 16. Zdążyliśmy. Jest dobrze. A, nie dołączyłem. Ale dzisiaj dużo szczęścia. 2 sekundy przed. Lecimy, moi drodzy. Lecimy. D4. Ojej, powiem wam szczerze, 2 sekundy przed turniejem się zapisałem, ale jaja, zapomniałem kliknąć dołącz. Znaczy, nie zapomniałem, teraz już wyszło dobrze. Witam serdecznie wszystkich. Skoczek na F6, a może zagramy goniec G5, troszeczkę inaczej. Powiem wam, że... Okej, gramy. G6 tu nie jest najlepszym posunięciem, znaczy tak się też gra. Aż się, powiem wam szczerze, cały tutaj, o widzicie, roztrzepałem. Ledwo zdążyłem. No dobrze, z kim my tutaj gramy? Z kimś po drugiej stronie o nazwie MadMax011. I tu skoczek F4. Plan białymi jest taki, aby zagrać G3, goniec G2, H4. W ogóle H4 tutaj jest też ok. To nieco wymusza takie posunięcie H5, znaczy nie wymusza do końca, ale raczej taki ruch się chce zagrać. Wtedy można zagrać chyba C4, z tego co pamiętam, po wybiciu goniec wchodzi i wchodzimy sobie hetmanem i tam fajnie atakujemy. Coś w tym rodzaju. Kianka85, dziękuję za subskrypcję serdecznie, od dawno tego dźwięku nie słyszałem, bardzo mi miło. O właśnie, poczekajcie, bo odpalam czat. Cześć na Woresko, pozdrawiam. Mamy C6, a to jest ruch już nie najlepszy, dlatego że tutaj skoczek ze skoczkiem wspólnie atakują punkt D5. Matemat szach, cześć, powodzenia, dzięki. No nie zdążyłem sobie nawet, słuchajcie, kawy strzelić, ale nie szkodzi. Tutaj mam chytry plan w postaci goniec na D3, żeby uderzyć na G6 gońcem, ewentualnie skoczkiem tu i wziąć pionkę na G6. Taktyka się kłania. Myślę, że teraz tutaj czarne powinny obronić tego gońca, bo będzie ciężko. O właśnie, to jest jeden ze sposobów. O matko boska. Kolejne subskrypcje. Dzięki. Dzięki. Hetman F3 z atakiem na pionkę. I tu się robi już... Już chyba tu się dobrze robi. Dziękuję bardzo. Chyba że to jest jakaś opóźniona subskrypcja, ale dobra, nieważne. Znaczy ważne, ale... ale wiecie jak jest. Dobra, a się powiem wam, stresuję, jakbym drugi raz streamował. Dawno tego nie było. 3 minuty plus 1 sekunda, pamiętam, przypominam, że gramy. Tutaj mogę sobie chyba zbić po prostu, chociaż nie, tutaj dostanę szacha. Tutaj po prostu biorę pionka. O roszadzie zapomniałem, ale... To by tam pamiętał o roszadach. Zdążymy. Jeżeli zbije goniec, to wybije sobie oczywiście hetmanem. Wszystko tutaj działa. Hetman nie chciał, a tutaj mogę. Roszadę trzeba zrobić, teraz trzeba zrobić roszadę, ok. Zawsze mogę wrócić teraz, dokładnie. Wracam i chcę uderzyć tu, ewentualnie zagrać tak. Może hetman G3. Tutaj. To jest pozycja wygrana. Nie chcę tu nieskromnie mówić, ale jest to pozycja wygrana, także jest po temacie. Powinno być po temacie. Ale jak wiadomo, w szachy trzeba grać do końca. Goniec C4 z chytrym planem skoczek G6. Król Paweł, Jaskupa, Kleza, Leftak. Jaki łatwy wybór, kogo oglądać. Dzięki, że jesteś... Ach. Miło mi bardzo, dzięki. A no właśnie, i teraz król sobie poszedł. Myślę, że zaatakujemy tego hetmana jeszcze. W ogóle zobaczcie, jak to się wszystko pięknie ułożyło. Struktura pionów jest bardzo ważna na pewnym poziomie gry. I to się udaje teraz chyba wykorzystać. Znaczy, zastanawiam się, czy tutaj nie klepnąć, ale to może będzie niepotrzebne. Mamy pionka więcej. Dobra, ustawmy sobie figurę aktywnie. Przeciwnik ma problem. My tutaj mamy pozycję miodek. Okej, a właśnie trzeba też czasami uważać na ruchy przeciwnika. No skoczek chce tutaj, ewidentnie. Żeby się zaraz... Aha, taki ruch grozi. No dobra, i właśnie to jest ten moment, gdzie trzeba się przyznać do błędu, wrócić skoczkiem, odbicie, hetman tutaj, bo goniec zagra tak. No dobra.
Ważne, że figury nie podstawiłem. Hetman G3. Będę teraz chciał na spokojnie, może tak przestawić, może tak w ogóle zagrać. Hetman to atakuje, dobra. No, wyszło trochę to tak nie bardzo. Pionka może mi skosić, a ja nie mam jak się dobrać do króla. Czas goni. Dobra, niech będzie D5. Oddam pionkę, zagram wieżą tutaj. I tyle, i będę tak stał sobie. W ten sposób, to bardzo chętnie, wieża C7. O tak. I teraz już się robią pewnego rodzaju prześwity. Na razie zagram jeszcze. Ile mamy czasu? Jeszcze kawałek mamy, nie? Wybaczcie za te dźwięki, bo otwarte okno. Chwila, Krzysztof, myśl. Spróbujemy tak. Chodzi o to, jak zagra tak, a to się narzuca, będę miał tutaj kopnięcie. Taka mała pułapka. A czas leci, tutaj trzeba szybko grać, zapomniałem. Udało się przeciwnika oszukać. Ojejku, hetman! Sam się oszukałem. Ale jaja. To mam w topę. Widzieliście to? Ale mam w topę. Ale boli. Zapewne się poczułem. Jest nauczka. No ale jeszcze gramy. Tu się musiałoby zadziać cuda, żebym tę partię wygrał. Dał mi wziąć pionka. To dla mnie super. To jak wezmę tego, to już w ogóle tego chyba nie powinienem przegrać. Może tak? Sprytnie, sprytnie. Trzy pionki na. A, bardzo ciekawa końcówka, muszę przyznać. Nie wiem, co to będzie. Idą. Tam już mogłem wcześniej zagrać wieżą. Mam go. Ale fart, słuchajcie. Źle zagrałem. Masakra, widzieliście to, co się tu działo? Ja cię kręcę. No niesamowite rzeczy się tutaj działy. Totalnie wygrana pozycja, totalnie wygrana pozycja. A na końcu jeszcze takie jaja. No dobra. Mam nadzieję, że będzie potem już lepiej. Bo zrobiło się naprawdę gorąco. Ale jest punkt. To cieszy. Wyjście z wora. Nie chcę mówić na najwyższym poziomie, ale wyjście z wora. Podstawiłem tego hetmana w pewnym momencie. To było. Za chwilę to było. O właśnie, tutaj. Myślałem, że to jest ok. Nie zauważyłem hetmana. Zresztą to jak było widać. No dobrze. Czekamy na kolejną partię. Co tam dobrego u was, widzowie drodzy? O, cześć, Piotruś. Wszystkiego dobrego również dla ciebie.
Pozdrawiam. O, Caruana w ogóle dzisiaj gra, słuchajcie. Caruana gra, no Hikaru to wiadomo, że gra. Dużo jest bardzo takich topowych arcymistrzów. Szakland nawet jest. Z polskich graczy nie widzę, żeby był jakiś Janek. Ale jest okej. Okay. Oj, powiem wam, było trochę stresu. Dzień dobry, jak życie? No okej, okay, dzięki. Troszkę odpocząłem, troszkę sobie zwolniłem na YouTubie. Parę dni. Nie wrzucałem codziennie filmów, bo już po prostu musiałem troszeczkę odpocząć. Ku temu dobra okazja też była. Ze względu na właśnie dzisiejszy dzień wolny. Więc spoko. O, gratulacje szefu, że wbiłeś 2260, super. Każdy tam swoje jakieś cele szachowe oczywiście ma. Na turniej do Gliwic, czy się wybieramy? No nie, nie wybieram się na turniej do Gliwic, nawet nie wiem, co tam się będzie działo. Z weekendami teraz powiem wam, znaczy nawet nie teraz, jest zawsze ciężko, zawsze te weekendy mamy zabite jakimiś szachowymi imprezami, czy jakimiś innymi sprawami, a czasem chciałoby się mieć weekend taki, no, wolny, po prostu, teoretycznie wolny. Czy w Katowicach będę grał? Prawdopodobnie tak. Jeszcze na 100% nie wiem, ale są plany wyjazdu. Piotruś, a czy ty masz bilet na wstęp? Także pytasz innych, czy mają bilet na oglądanie. Możesz rzucić do Nejcika i wszystko będzie ok. Szefu, to nie chodzi o to, z kim ja będę jechał, tylko czy ja będę mógł w ogóle jechać. Dobra, mamy arcymistrza, słuchajcie. Chyba kiedyś z nim grałem. Bardzo dobry arcymistrz. No gramy, dobra, gramy sobie, tak. E4, obrona nowoczesna. Okej. Okay. Normalna pozycja. Może wrócę. Pewnie ten ruch nie jest najlepszy, ale jakoś tak czuję w kościach, że... Nie, ten ruch nie był najlepszy. Będę kombinować. Skoczek C4, dobre. Dobra, wezmę. Już mnie do parteru tutaj. Chłopak. Zajeżdża. Dobrze, tak. Przerzućmy skoczka. Tego typu ruchy. No dobra, poświęcaj na G5. Poświęcisz. Spróbujemy tutaj wymienić figurę. Przychodzi, mam nadzieję. Hetman E6. Taki ruch jest dobry według mnie. Skoczek F4. Tu będę musiał grać. Skoczek E6 byłoby fajne. Chyba E6 jest. To wymienimy wszystko. Ha, po prostu pionka mi bierze. Ok. Niech będzie tak.
Janek mniej. Może tutaj jakiś plan zastosować, ale nie bardzo mi się chyba to podoba. Wieża C8, coś w tym stylu. Aha, a tak tutaj, tutaj, sprytnie. No nie wiem, takie zagranie w ogóle strasznie złe, ale no bronię pionka, przynajmniej zaraz zagram B6, mam nadzieję. Sprytna jest. I drugiego mi pionka skosi. To boli. No, może tak. Po prostu. Zawsze B6 powrót w razie czego. No hetman tu to nie. Dobra, idziemy tak. Tego nie widziałem. Przyznaję się bez bicia. No trochę mnie tutaj podgryzł, niestety. Jego pozycja przede wszystkim jest bezpieczna. Tutaj spróbujemy. A tutaj są jakieś opcje. Oj, tego nie widziałem. Prosta taktyka. Prosta dla niego. Trochę sypie. Wypunktował mnie gościu, wypunktował. Tu nie ma co grać. No, wystarczy wybić wszystko do końca. Okej. Okay. Powalczone. No, troszeczkę mnie wypunktował. To taka porażka... od strony szachisty może być boląca, bo no nie powalczyłem. Coś tu pewnie źle zrobiłem w tej sytuacji. No tak grają bardzo często właśnie. Zapomniałem dokładnie teorii, jak tutaj się powinno ustawiać, powiem szczerze. Ale wydaje mi się, że koniec G4... No dobra, zobaczę sobie po prostu ocenę. Może silnik coś podpowie. Skoczek z B na D7, E5... no tak, goniec G4 chyba słabe, co? No właśnie, skoczek i tu się dobrze pilnuje. Chyba konsekwentnie trzeba było po prostu tutaj zbić. Goniec D7 chyba słabe. No tak, goniec D7. A nawet pokazuje silnik. No a to co grać dalej? W tej pozycji B5 jakieś, tu A6. No tak, no może coś w tym stylu. W każdym razie, mi się te pozycje bardzo podobają, będę je kontynuował, więc spoko. Bo tam się coś dzieje zawsze. No jest porażka. Ale norma.
musimy walczyć dalej. No, cześć Kacprze, witam Cię. No i świetnie. Czy ktoś tu jeszcze gra? Z polskich zawodników. Nie widzę. No już się powoli partie kończą, ok. No powiem wam szczerze, jak człowiek jest troszeczkę bardziej wypoczęty, to też inaczej właśnie głowa pracuje. Tak, przeciążenie pracą jest przerażające. Osoby, które pracują dużo, to wiedzą pewnie o czym mówię. Więc zupełnie inaczej się teraz siedzi tutaj i tak lekko z tej gra niż po intensywnym całym dniu. Więc jest ok. No będziemy walczyć, będziemy walczyć. Coś tutaj, jakiś fryzjer się kłania. Ok. Zobaczymy, jak dzisiaj to wszystko się ułoży. Jaki mam piękny sweter, piszesz, dzięki. Jakbym ci... Zgadnij, ile ten sweter ma lat. Poczekaj, ja muszę sobie też przypomnieć. Ten sweterek, proszę bardzo, ten sweterek. Ten sweterek ma lat. No, mniej więcej wiem. No 5 plus, jakoś tak. 5 lat plus, dokładnie nie pamiętam, ale 5 lat to ma na 100%. No 14 to nie. Ale tak, pytanie tak podchwytliwie zabrzmiało, co nie? No czasem się trafi taki ciuch, że chodzisz w nim całe życie. Prawie, że. Jeszcze się w niego mieszczę, więc spoko. Fajnie. Title Tuesday teraz o 16 startuje. Do 18. To powiem wam, że to jest dobra godzina. Fajnie. I o, już kolejna partia. WGM. No to lecimy cały czas ze swoim tutaj wariantem. Obrana nowoczesna. Katujemy. Okej. Okay. No, jest kobitka, to prawda. Z paniami się gra ciężko. Tak myślę. No, C5 sobie. Od razu jest przepchanie, okej. Okay. No to hop, naturalnie. Zapewne taki ruch nastąpi. To jest norma. A może by tak zbić i zagrać hetman C7, a potem zrobić długą roszadę. Niech będzie długa. Nieco ryzykownie, ale... Może tu, może tu. Tym pionkami. Właśnie sprytnie by tutaj trzeba było pionkami pograć dosyć szybko, jeżeli przeciwniczka pozwoli. To najpierw H6, żeby tak mieć. Takie posunięcie. Tu się szykuje. No to zaraz. Czy nie zdobywam tutaj figury przypadkiem? Figurę zdobywam, tylko otworzy się linia C, trzeba na to uważać. No ale to jest figura, no to taki ruch trzeba zagrać od razu. Hello, hello. Tu będzie strzał.
Muszę zejść królem, tu będzie strzał. Coś za coś. Zastanawiam się, czy nie zbić wieży i tu. Nie, no chyba nie. Trzeba zachować figurę. Teraz troszkę defensywa, no ale to jest jednak cała figura. Może tak i tak. Spróbować wymienić. Widzę, co chodzi. A tak. Nie mogą chyba zbić za bardzo, bo tam jakieś są kopyta taktyczne. Ale sprytnie zagrała. A to ja tak mogę. Właśnie, mogę pionkę zbić. Myślę nad tym ruchem. Nie no, nie. Zbijmy to lepiej. Okej. Skoczki się obroniły. Wieżę wymienimy i będzie dobrze. Skoczek C4 może nastąpić. A wtedy chyba tak. Teraz zwolnimy tego skoczka z obrony. Może w ogóle tutaj się zakopać. No właśnie, coś tutaj się zaczyna dziać niby. Chyba wymiana już teraz będzie na pewno. Chyba na pewno. Wieża E3 nie można. Ok. Powinno być już dobrze w tej sytuacji. A, jednak wymiany nie ma, ale to jeszcze tak. Jeżeli tu, to jeszcze mam tak. No dobra. Dwie figury. No tak wydaje się łatwo, prawda? Tutaj jeszcze. No dobra, trochę pionów oddam. Ale dwie figury to dwie figury. Mogę tak i tak wymienić. A nie, mogę tak i tak mogę wymienić. No, mamy zwycięstwo z WGM. To zawsze cieszy. Barcy mistrzów nie rozdają za darmo, więc trzeba być zadowolonym. Jest dobrze. Obrona nowoczesna weszła. Czekamy sobie cierpliwie na kolejną partię. Dwa punkty są. Zobaczmy sobie jakiegoś kozaka może, który jeszcze gra. Fabiano Caruana. O, zobaczmy Fabiano. Fabiano czarnymi. No tak, pozycja równa w materiale, ale jednak widzę, że czarne będą lepsze nieco, dlatego że król jest w centrum. Dobrze mówię, bo może to jest w końcówce król w centrum powinien być lepszy, ale tutaj nie ma perspektyw za bardzo. A może? Jakoś tak te figury wyglądają aktywniej po prostu. Jakiś taki ruch tu. Czy jest na to czas, na takie pułapki? Chyba jest. Chodzi o to, że... A... Właśnie o co chodzi? Po
prostu popionkę zasuwa. Tu odcina. No Caruana jest solidny, mega. Fajnie się patrzy na jego partię. Czasu coraz mniej. Tak? Trzeba liczyć. Tu. A, weźmie po prostu pionkę. No tak. Sprytnie. Szybciej poszedł. To są zawodowcy. Jednak aktywność. Pionki nie są najważniejsze. Aktywność. To jest piękne w tych arcymistrzowskich szachach. No, i... no tak, proste. Ale to zrobił dobrze. Maksymalnie dobrze. Z takiej końcówki na równym drewnie rozegrał to pięknie. Dobrze się patrzy, nie? Fajnie się patrzy, łatwo się patrzy. Co innego grać. Ok. Jeszcze kilka partii. Dubow. Dubow czarnymi. Dubow białymi. Przepraszam. No wygrał. Figura więcej. Po prostu wygrał. Witam. Doktor Capablanca, witam. Jak dzień mija? Dobrze, dzięki. Dzień wolny to dzień piękny. No i co? 1/4 turnieju za nami. Tak patrząc na czas, który nam tutaj upłynął. Jeszcze dwie partie, a my wejdziemy może... Sprawdzimy, co tu się dzieje. Aha. Nie no, białe wygrywają. Wystarczy kontrolować tylko ten punkt hetmanem i tutaj matować. Tak, hetman powinien zagrać. No tak, tak, spychamy tutaj. Hetman C3. Szach nastąpił. Aha, i tu wystarczy tak zagrać. To jest mat. Co? Bez sensu. No jest mat. Dobra, to... Nie uciekło. No, niespodzianka. Mistrz Fide ogrywa arcymistrza. To nie byle jakiego. Okej, okay. Runda 4 za moment. Już, jest. Aleksander Donchenko. Jakże to inaczej mogło być? A, nasz słynny arcymistrz na polskim podwórku. No z wyższej półki zdecydowanie. A będzie niech. Taki ruch sobie zagramy. Wymiana, ok. Niech i tak będzie. Może tak? On E3. To tak można. Nawet się nie zapytał. A tu? No nie wiem, postraszymy. Aha, nie postraszymy. Wybije, wybije. Wrócę, tak. Tu. Hmm.
Pytanie, czy nie wierzą. Jak zbije hetmana, on zagra C6. No to samo wyjdzie. A nie, bo będę mógł zbić, tam będzie pionek wisiał. Hetmanem, oczywiście hetmanem. Wolną linię zajmujemy. Dokładnie. I wieża. No, bardzo się uprościło, ale jestem zadowolony z pozycji. Mam wolną linię przede wszystkim. Jest aktywność. Jak się tym królem przedostać? Chyba tędy. Trzeba zasuwać. Tak można było też spróbować. No tak trzeba. H4. Szacha trzeba dać. A tu mogę? Chyba mogę, co? Wziąć pionka. Szacha jednego dokładnego, żeby król uciekł. Biorę pionka. No wiadomo. Przeciwnik mi proponuje remis, ale tutaj trzeba grać. Zagramy jeszcze, nie ryzykuję niczym specjalnie. O tak. No tak. Mamy jednego szacha. Tutaj zbiję. Teraz. I hop. Pewnie bym musiał się schować tym królem na chwilę. Zasuwać pionem maksymalnie. Tak. I teraz... Aha! Królem nie mogę zagrać za bardzo. Coś tu przedobrzyłem. Tu. No dobra, oddam, żeby wejść królem wyżej. Wieża musi cały czas pilnować pionka. Tempa też nie zyskam. Tak? Tu? A, przełom będzie w ten sposób. Kurczę, wiecie co, to chyba remis. No dobra, chyba remis.
No dobra, remis z arcymistrzem nie jest źle. Ciekawy jestem, czy w końcówce miałem wygraną. Zaraz się przekonamy. To szybciutko zobaczymy. Zobaczmy. F5 chyba nie było najlepsze, ale było spoko, się wydaje. Lepsze czarnych, on za szybko E5 zagrał. Dobrze zagrał też, silnik się zastanawia dłużej, to... Miałem przewagę, no tak. Sprawdzimy. A to w ogóle dokładne ruchy, jakie mogą być. C5 na przykład. To ciężkie ruchy są. Okej. E4, skoczek, bicia. No tak, no to jest przewaga na pewno w końcówce. Sobie z tego sprawę zdawałem, że niby wieżówka jest remis, jest na równym drewnie, ale przewaga jest. Aha, taki ruch C5 w ogóle jest też ciekawy, ale te wieżówki są bardzo trudne. Wieża D6 wydawało się logiczne. H4 teraz może. B4 w ogóle? Wow. Nie no, to trzeba ogarniać takie rzeczy. B4. F4 w ogóle. Ciekawe. Aha, F4 wydawało się bardzo logiczne, no bo król tędy może przejść, a jak będzie taki ruch, taki, to co, król? To król. Król aktywny jest szybciej. No tak, człowiek się uczy. Całe życie. Tu. Pionka wziąłem. Szach dokładny, plus 2 prawie. Tak, tutaj filozofii nie ma, wieża E3, E3. A to i tak E3 musiałbym zagrać. No ale co z tego tutaj wynikło? Za bardzo nie widzę. Król F1. Wieża, ale wieża B6 co daje takiego fantastycznego? Aha, że na króla na chwilę odpędza dotąd. No wieża A4 znowu w szach. Okej, okay, wieża A4. Bicie. Wieża tutaj. Chwila, teraz. Król D1 pokazuje. To remis, to bije tutaj i remis. Trzeba jeszcze uważać. No dobra, i co tu teraz grać w ogóle? Powiem wam szczerze, bardzo trudny temat. To już daje remis. No i co z tego, że ta przewaga plus 2, ale nie widzę drogi wygrania. Dzień dobry, Rosomaku. Kompletnie nie widziałem drogi. No tutaj to G4 to tak, to już taki ruch jeszcze nie wypuszczający oczywiście. Nie ryzykujemy tu niczym, ale... No faktycznie to już remis, bo myślałem, że się przedostanę. Król tutaj sprytnie ruszał. Nie wiem gdzie, powiem wam szczerze, nie wiem gdzie tutaj jakiś błąd. Poważny błąd. Gdzie był ten poważny błąd? Zerknijmy. A słuchajcie, jako dokładność miałem dużo. 92,91,9. A ten poważny błąd? No gdzie jest? A6, tak. No ale jak inaczej grać? Nie no, plus 1, no tutaj chyba remis po prostu jest, tak czuję. Musiałbym się bardziej zagłębić. No dobrze, ale remis jest, jest dobrze. To przeciwnik, to arcymistrz musiał ten remis tutaj wywalczyć, więc morale wzrastają. Jest pięknie. 2,5 na 4. Też mi się tak, Rosomaku, wydawało, że wydaje, że ta pozycja cały czas remisowa. Też mi się tak wydaje. Mamy to, mamy to. Jest dobrze.
O, mamy chwilę przerwy pewnie po czwartej rundzie, chociaż a to już tak, za chwilę się rozpocznie, ale pewnie mamy sekundkę, żeby sobie pogadać w razie czego. Powiem wam, jestem tak szczęśliwy, bo są pierwsze efekty moich kursantów z szachowych fundamentów. Jeden z nich już zrobił drugą kategorię. Oczywiście to nie zajęło mu miesiąc od zera, bo wiadomo, trochę wcześniej już grał, ale poprawił grę i zrobił dwójkę. Jeden kursant zrobił z czwórki trójkę, a trójka sama się nie zrobi nigdy, wiadomo. No i jeden kursant no, znał ruchy jakieś tam taktycznie tak słabo, ale piątkę zdobył. Omal co nie zrobił czwartej kategorii, bo jakby wygrał ostatnią rundę, to zrobiłby czwartą od razu z zera. Także pierwsze efekty już są, o których wiem, więc to jest coś pięknego. Cieszę się bardzo, jeszcze raz gratuluję Maćkowi, Andrzejowi oraz Pawłowi. Dziękuję i gratuluję zarazem oczywiście. Kilku cheaterów i na speedrunie dokładność wzrosła. Wiesz co, niekoniecznie tak jest, bo tutaj ta partia nasza była względnie prosta w takim sensie, że wymian dużo poszło i dlatego ta dokładność mogła być taka duża. Gorzej, na przykład jak ktoś robi super dokładność w bardzo skomplikowanych pozycjach, to już trzeba być wybitnym zawodnikiem albo, no wiadomo, silnik wskazuje wtedy ruchy najlepsze. Tak, break mały, ale to taki, no myślę, że już zaraz runda się rozpocznie. Się za chwilę rozpędzamy, mam nadzieję. I tak już jest fajnie. Remis z arcymistrzem, to już nie jest tak źle. Ja aktualnie nie mam czasu i głowy do kursu. Jak mam taki dzień jak dzisiaj, to wolę legnąć wyżej i poglądać, jak ktoś się wysila. Setting, no widzisz, ale dzięki, że jesteś w ogóle. No, cóż mogę powiedzieć, jak się chce coś zrobić, osiągnąć, to trzeba się wysilić. No, w teorii wiemy to wszyscy, w praktyce tego wszyscy nie robią, więc trzymam kciuki, żeby ci się chciało, ale czasami oczywiście dobrze jest odpocząć, wiem o czym mówisz. Takich dni jest mało w ciągu roku, ale jak są, to trzeba skorzystać, więc fajnie, jak się intensywnie pracuje, także spoko. Miłego odpoczynku zatem i delektowania się ucztą szachową. No dobrze, Hikaru jak zwykle 4 na 4. Chłopak ciśnie. Niezły jest na nasz Hikaru. Ja po kursie szachowych fundamentów gram dużo lepiej. O kategorię nie walczę, choć z jedynką już wygrywam. I na turniejach naliczę zawsze w czołówce. Ostatnio dwa razy pierwszy. Matemat szach. Też jesteś na pokładzie. Cieszę się bardzo. No, jeszcze nie wszystkich kojarzę z nazwiska. No, oczywiście w większości nie kojarzę z nazwiska, z imienia, szczególnie po nikach. Także dzięki, że się ujawniacie. Miło mi bardzo. A w której edycji dołączyliście? Dajcie znać. Czy w maju, w przedsprzedaży, czy już w pierwszej edycji sprzedażowej, teraz we wrześniu? Zobaczymy, kto bardziej ufa Szachusiowi. Wiem, Kacprze, to wiem, że ufasz. Dobra, lecimy. Jako jedny z pierwszych. Super. Cieszę się. Dzięki. W ogóle ja mam 2627 ranking? Taki duży? F5 czyżby? Zagramy z G3. Chyba tak trzeba grać. Witam, bezrobotny Wojtek.
Dzięki, dzięki tobie również. Tak, zagramy. Czy goniec tu wyląduje? Czy F6? Taki ruch się zawsze przydaje. Takie wtrącenie jest zawsze miłe. Nad tym teraz myślę, już po ruchu. Bo tu. Tu. Aha. To teraz tak. Żebym nie przegiął, tak? Muszę pilnować tutaj. Teraz chcę wypędzić tego skoczka, a potem wrócić hetmanem. Jeszcze wieża E1. Chwila, może tu w ogóle zagrać. Zrobimy, żeby nie było C4. I za chwilę tak, to już w ogóle będzie bardzo dobrze. Potem H3. To tu, nie wpuszczamy skoczka. Jeszcze jest goniec F1 w razie czego. Rozgrozi A3. Z wzięciem skoczka, bo skoczek nie ma ucieczki póki co. Miał na A6. Ha, C4 jest, ale C4 to tutaj. Koniec ruszy. No niech będzie skoczek E1, przypilnuję tego pola. No uciekaj stąd. Aha, tu oddaję. Ale to jest dobre oddanie. Jeżeli on zbije gońcem, to super dla mnie będzie. Mimo wszystko, bo wtedy tak, albo tego mogę zbić. Teraz tak dopiero zauważyłem. Ale taki ruch jeszcze się zastanawiam właśnie nad nim. Chyba skoczka przestawię. Aha, bo goniec tu jak wejdzie, będzie nieprzyjemnie. No można zawsze tak spróbować. Skoczek tu, tam. Ciekawie, zawsze tak. A, B5 to tutaj jest ruch jeszcze. Właśnie. I on teraz ma rozterkę zapewnie przed biciem tutaj na C3. Ja tu mu oddaję zawsze tego pionka ze skoczkiem. Oczywiście. Okej. Mogę wziąć pionka, to go wezmę. Biorę. To już teraz B4 grozi. Okej, to teraz tak. Żebym się tu nie władował. Nie, bo zawsze mam hetman D3 z obroną. Dobra. Poskoczek tu, tu broni. Dobrze, to się układa dobrze. Nie, układało się dobrze. A, on zagrał źle. Tak, bronimy tu. Uciekamy do norki. I tu wieżę przestawiamy szybciutko. Aha, myślałem, że ja mogłem wziąć tą figurę. Dzieje się trochę jeszcze. Co? Dobra, widzę. Widzę, bo tu muszę pilnować, ok? Przestawiamy.
Przepędzę go za chwilę. Sio. Ile mam czasu? Całe życie. Coś mi tam chapie, nie? Muszę tu bronić. No kurczę, no wziął mnie i zaczął terroryzować. Ajajajaj. A było tak dobrze. Chyba końcówka. Pionkiem mniej. Tu mógł zagrać. Właśnie, muszę to wybić, niestety. Bym obronił jakimś cudem, nie wiem. Wracam. Ho, 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 ho. No dobra, no remis mam. Trzeba się z remisu cieszyć. Z dalekiej podróży. Ważne, że nie ma porażki, to też cieszy. Zawsze z gościem 2800. Powiem wam, działo się. Tylko zobaczę, właśnie tutaj. Po debiucie na pewno było dobrze, bo on się tam zapultał, tylko ja się zapultałem gorzej. Patrzę cały czas na ocenę silnika tutaj w prawym górnym rogu. Tutaj. Okej. Okay. No co? I pozycja białych jest dobra. 1,40. 1,50. Skoczek E1. Wszystko się trzyma. Okej. Okay. Wygląda może tak nie do końca super, ale się chyba wszystko trzyma. Goniec F1. Tutaj goniec F1 przesadzone. Co trzeba było grać, drogi Stokwiszu? Hetman A2. No w życiu bym nie wpadł na taki ruch. Kompletnie bym na taki ruch nie wpadł, na 100%, a najlepsze posunięcie. Goniec F1, skoczek wrócił, F3 kazał grać, F3 kazał grać, piękny ruch, w sumie scalający wszystko. No ja wziąłem, a to też dobrze w sumie, tu. Hetman C5 myślałem, że zagra, no ale chyba się tutaj broniło. Hetman C5 chciałem tutaj grać, ale patrzę, że potem takie posunięcie jest. Po tym ruchu chyba tak, o właśnie. No dobrze, poszło tak. Wieża D2 tutaj. Cały czas była przewaga, gdzieś tam wypuściłem. Teraz wypuściłem hetman D1. A4? What? No w życiu takiego ruchu bym nie zagrał, ale to też logiczne, bo skoczek potem łapie fajną przestrzeń tutaj ewentualnie. Logiczne teraz. Podczas partii oczywiste to nie było. Tutaj skoczek. Dobra, tu się zaczęły kłopoty, bo ja od widełek uciekałem.
Tak, tu się robiły kłopoty. On też nie rozegrał tej końcówki jakoś fantastycznie, bo ma wygraną. A to już jest po temacie. Dobra, kolejna partia. Gramy z niejakim centymetrem. Ok. 4G6. No dobra, to zagrajmy E5 od razu. I zagrajmy F5 od razu. Bicie, bicie. Ok, hetman H5 to król F8. Nic się nie dzieje, skoczek F6 z tempem. Myślę, że tak od razu i zagramy od razu tak. Będziemy pilnować tego pola. To E4. Tutaj wisi. Już się robi. Już się robi. Z tym pionem problem. Tak, muszę. Proszę pana. Brakuje szybko skoczka. Aha. No tak. A jak tu zagram? W ogóle strasznie kombinowana pozycja. Oj, żebym tu nie przegiął. Co? Mądrze. Mądrze z jego strony. Zachowam sobie tego końca. To przekombinowałem w takim razie. Przyznaję się bez bicia. Trzeba bronić. Skoczek tutaj. Ja cię kręcę, ale mnie załatwił. Bez jaj. Ale mnie załatwił, słuchajcie. Nie no, poskładał mnie, ale jak szybko. Jak szybko mnie poskładał. Ale mnie poskładał. Po prostu niesamowite w ogóle. Jak to się stało, że tak szybko dostałem w trąbę? Nie wiem. Kompletnie jestem zszokowany. Co to jest w ogóle za gość? Szybko gra. Ostro. Nie no, jest w topa jak nic, jak złoto. Nie no, w topa. Nie ma co tutaj się męczyć. To ja naprawdę aż tak źle pograłem debiut? Bardzo możliwe. No to trochę boli teraz, powiem wam szczerze, ta porażka boli. Grasz z takimi koksami 2800, 2900, a tutaj przegrywasz z jakimś 2300. Nie, żeby to źle zabrzmiało, że z jakimś 2300. No ale F5, i zobaczcie, silnik też lubi ten ruch. No i co, szach tutaj. To jest też normalna gra. Tak, tak. I mi się bardzo podoba. No co, F4, już przewaga czarnych. Dobra, jakiś hetman E7 pokazuje, żeby się nie pchać gońcem. Czyli na spokojnie coś pewnie w tym stylu trzeba było najpierw grać, nie pchać się gońcem. No ale dobra, to goniec to chyba też goniec D3. Chodzi o to pole. E4 chyba błąd, bo z pionkiem się robi problem. No właśnie, no to za szybko zagrałem. W takim razie widać, za szybko chciałem go zaatakować jednak. E4, a zapomniałem o tym pionku, kompletnie zapomniałem, się przyznaję bez bicia. Goniec C2 tutaj, no tak, tutaj proste ruchy gra, bo goniec nie jest pilnowany, a ten pionek cały czas wisi. Tak nie mogę skoczkiem, bo mi tego weźmie. Wieża G8, on jeszcze w ogóle jak dobrze zagrał, jak szybko zagrał dobrze. Goniec F4, bo jak zbije tu i skoczek zbija. No a to było mniejsze zło, może trzeba było w ten sposób grać, ja cofnąłem figurę. I było jeszcze gorzej. No dobra, ale najgorsza partia chyba. No dzisiaj to na pewno. Dzisiaj to na pewno najgorsza partia.
chwilę oddechu. Która to była? Szósta runda. 3 punkty tylko. Czy słyszałem o Pateckim? Słyszałem, słyszy się w necie wiele rzeczy. A Patecki to chyba też jest moim widzem w ogóle, bo pisał komentarze kiedyś. Pozdrawiam. Szkoda mi tej partii. Będzie czas na to, żeby zobaczyć kogoś lepszego. Gratulacje, Piotruś. Zobaczmy, jak tam Nakamura. Przestawmy się tutaj z jego perspektywy. No, przewagę oczywiście. Zostawiam ocenę silnika. Tym razem. Szachy to taktyka, moi drodzy, ale dostałem po prostu łomot. Jak totalny amator, bez pojęcia. Dlatego, że no tam E4 po prostu źle zagrałem, ale no oczywiście można było grać normalnie, grając roszadę, no robiąc normalne ruchy rozwojowe, potem może nie byłoby takiego pewnie łomotu na początku, na tutaj jakieś ryzyko, ale to tak wiadomo. Jak to w szachach jest, są gorsze partie, co zrobić? Ależ on szybko gra. Tak, dwa pionki więcej będzie je za chwilę realizował. Grać z Nakamurą to jest coś nieprawdopodobnego. Mało kto z nim tam pewnie wygrywa w necie. Aktualny mistrz świata w szachach Fischera. To chyba można zbić. Bo jak tutaj, to król F8. Pewnie Nakamura mówi what, what? Okej. Okay. A, oddaje, tak. Oddaje sprytnie, hetman się broni. Wszystko widzi. Tak, może sobie pozwolić na oddanie tej figury. Nie no, wszystko widzi. Koniec się zawsze zasłania. Figura to figura. Może tak? Aj, jeszcze w ten sposób oddał. Oj, to już nie jest tak... To nie jest tak już różowo. To już nie jest tak różowo w tej pozycji. No, wygrać to czarnymi to chyba nie wygra. Oczywiście będzie próbował, bo jak zbije wszystkie pionki czarnymi, no to wygra. Znaczy wygra, no ma szansę wygrać. Ale w tej sytuacji to chyba jest remis. Tych pionków nie poruszy. No, ale to jest wymiatacz, więc może jakoś przejdzie. O, właśnie coś w tym stylu. Jakoś tam poszukuje. Jednego pionka weźmie, potem drugiego. Poszukuje w pozytywnym słowa tego znaczeniu oczywiście. O! I już się pojawia jakaś opcja. I tu. Co? Dlaczego w ten sposób zagrał? Wow. I królem podejść? Tu? No remis, remis. Tu się białe bronią. A, zresztą silnik widać. Zamknijmy silnik. A też dobrze się broni jego przeciwnik. Ale wypuścił, wypuścił. Się tu przedrze? No nie. A tak, przedrze się król. To teraz już jest szansa. Remis, a 50 posunięć bez ruchu, bez bicia i bez poruszenia się pionkiem. No tak. Fajna końcówka.
Dobrze, runda szósta za chwilę się kończy, no trzeba odbić z tymi punktami. Trzeba odbić, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Jak się nikt ocenia? Przypuszczam, że remis. No tak, jest remis, jest ściana. Królem wystarczy się tylko przyklejać do pionka. Co tutaj? To wypuścił. Króla wypuścił, ale to też remis. Ale w takich sytuacjach do końca. Myślę, że wieża G3 nawet. Jest remis. Ok, partia na kolejna. Za moment. Zapomniałem, że mam taki wysoki ranking. 2600 ponad. Dobrze by było to utrzymać. A może wbić się 2700. Trzeba sporo grać. Poszła długa ruszada. Co? Tutaj od razu? Mogłeś tak? Kurczę, chyba mógł. Tu to tu. Aj, błąd. Krzysztof, znowu błędy popełniasz. Znowu bardzo ustawiam podejrzane pozycje. Coś źle to rozgrałem. Tutaj trzeba bronić. Jak się tu wymieni, może jakaś szansa już jest utrzymać podświadomie to wszystko. Na jego miejscu tak zagrał. Jak zbił, to jest dobra wiadomość dla mnie, chyba. Bardzo dobrze. Dobra. Pytanie, czy tutaj nie wybić? No wezmę tego skoczka, bo... Aha, wieża wisi tam. Tak, i tak C5 chyba. Strasznie podejrzanie znowu to gra. Gram. Tak ciężko się bronić teraz. Dobra, C5, tutaj bronię. Ha, szach jest. O, właśnie, skrobi mnie tutaj teraz. Cholercia. Przepch, no tak.
Tutaj w ogóle grozi, nie mam jak się prawie obronić przed tym. Ale słaba partia z mojej strony. Powiem wam, no po prostu się sam czuję z tym bardzo, bardzo źle. Niewiarygodne, no. Dobra, tak, coś spróbuję, bo już jestem zły na siebie. Jestem strasznie już na siebie. No, jeszcze do pieca dołożyłem. Co to ma być w ogóle? No, taki piękny start. Wszystko się układało ładnie. Nie potrafię tego wyjaśnić, naprawdę nie potrafię. C5 od razu grać. No tak. I tu zagrałem źle. No przecież skoczek F6 to jest zły ruch. Kompletnie. Przecież on ma wszystko rozwinięte w ten sposób, zrobioną roszadę. I ja gram najgorszy ruch w pozycji, czyli rozwojowy, gdzie nie trzeba tym skoczkiem się śpieszyć, bo jest tutaj ruch i tutaj się już wszystko sypie. Po prostu jestem tak wściekły na siebie, wiecie co? O tyle tą nowoczesną się trenuje i grasz potem najgorsze ruchy. No coś niebywałego po prostu, no. No C5 przecież standardowo, przecież zawsze C5 tutaj trzeba grać, otwierać gońca, wejść hetmanem, otwierać linię. Proste. Kompletnie proste. To zobaczcie, że po 10, po 9 ruchach, to czarne mają tutaj bardzo dobrze według silnika, no to jest dobra ocena oczywiście, tak? I kurczę, ja gram najgorszy ruch, skoczek F6. No jak tak można w ogóle grać? E5. No E5 i się sypie. No i tu. No tak. No i hop. Jeszcze chyba on w ogóle jakoś źle pograł. Zaraz zobaczymy, czy ja tutaj się nie wygrzebałem, chociaż... Kurczę, grał dobrze chyba. O, właśnie. Wygrzebałem się. F5 trzeba było grać. F5. No G4 widziałem, tego się obawiałem, ale pewnie jakieś wyjście z sytuacji jest. Oczywiście, że jest. Skoczek E6. No jasny gwint. Pięknie się tu wszystko trzyma. Skoczek E6 grasz i żyjesz. Niewiarygodne. A ja sobie wymyśliłem, że aktywnego gońca wymienię za słabego skoczka. Bzdura bzdur, no. To już nawet tak można było lepiej zagrać. Też tak myślałem, żeby stawić wieżę na E8. No po prostu jestem wściekły dzisiaj, znaczy teraz. Szkoda gadać w ogóle, naprawdę szkoda gadać. No tak słabego początku nie miałem. 7 rund było, co nie? Jeszcze 4. Dobra, wygrywam wszystkie teraz do końca, koniec tego. Po prostu koniec tego. Dosyć litości. Ale to też świadczy o tym, zobaczcie, że jaki poziom w szachach jest wyrównany i ludzie nie odpuszczają, nawet jak tam grają niedokładnie. Oczywiście ja też mogę się postawić z tej strony słabszej, jak gram z GM-em. No ale... No nie można tak grać, no. No nie można tak grać. Ale w takiej obronie nowoczesnej to właśnie czasami jedyny ruch jest dobry, a drugi już jest prawie że przegrywający. Choć i tak dalej zachęcam do tego debiutu, bo jest piękny, uważam. Ma w sobie pewne piękno. Pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą, ale... Nasuwają mi się już na język pewne słowa. Wiem, że gramy swoje, wiem. O, cześć Kuba. Dawno cię nie było. Pozdrawiam. Cześć. No to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Nie można w ten sposób grać. Będę chyba świrował z jakimiś debiutami beznadziejnymi, żeby coś.
skręcić tutaj z tymi zawodnikami, bo jak inaczej. Po siódmej rundzie chyba nie ma długiej przerwy. Po ósmej jest, prawda? Grasz swój dobry, najlepszy debiut niemalże jak Wołowa, co nie? To strasznie boli. Ale z drugiej strony, wiecie, no to jest ta złość sportowa, jak człowiekowi zależy, grasz całe życie w szachy i tak moczysz, no bo jeszcze umówmy się, no nie mam 90 lat, czy 85, no żeby regres był już widoczny, no bez jaj. Dobra, teraz tak sobie oczywiście gadam do siebie, ale... I też nie oczekuję, że zawsze będą super wyniki, zawsze będzie ten progres wysoki, wysoki, wysoki i stabilnie i zawsze do przodu. No zdaję sobie sprawę, że tak nie jest oczywiście w życiu szachowym również, ale jeszcze nie teraz, no, jeszcze nie teraz. Panie władzo, jeszcze nie teraz. Kaiso kochana. No dobra, jedziemy dalej. Po prostu odciąć się od tamtych partii i trzeba jechać dalej z tematem. Witam serdecznie, witam, witam serdecznie. Luka. Tak w skrócie może, bo potem masz jakieś literki w tym niku takie, że ciężko rozczytać swoją drogą oryginalnie. Czy ktoś się orientuje, czy po 7 rundach się zmieniło to, że jest przerwa? Bo szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, jedziemy. F5, powtórka z rozrywki. F5, ale tutaj chyba z wieżą spokojnie. Ok, zobaczymy jak zagra przeciwnik, bo miałem to samo z Donchenko dzisiaj. Zagram tak. Ok, wieża E8 tu było dobre. Może będzie E5 od razu. No wieża E8 tu było dobre. No i jest. Ale zagram F4, potem zagram tu. Szczerze mówiąc, może trochę się odsłaniam. Ale co tam. Okej, to tak, żeby pilnować tu, ewentualnie zdwoić. Dobra, to i tak wracam, jak tak, tak, tak. Aha, tu mi wjedzie. No dobra, masz prawo. Tak zagrać, gram tu, no wjedziesz mi tu, ja zagram tak, okej, oczywiście. Zagram tu, zaraz wypędzę. Ciężko figurowa gra. Na F4 najlepsze nie było. Nie powtarzajcie tego po mnie, to ja sobie zdaję z tego sprawę. No tak, po ośmiu jest przerwa, no właśnie, a coś tutaj po siódmej długo trwało, ale dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. Okej, tak. On wrócił, gram tak, aha, on jeszcze tak może zagrać. Hetman F3 lepsze. Krzysztof, co ty zagrałeś? A potem tutaj, tutaj, może tam. O, bicie? Co? Okej, tak.
Zawsze tu to tak można w sumie. No nie stoi to dobrze białymi, od razu mówię. Dobra, skup się. Szybko grasz. Jak się wymienił hetmanę, to też dobrze. Tak czuję. Moje figury są mniej skoordynowane. No, ale on zaczyna coś kombinować. Hetman F3 się poprawiam. Może po prostu plasnąć to za chwilę? Tak zrobimy. Choć to skoczek tutaj jest groźny. Może po prostu tak też... Nie, tak to nie. Tak, zbić, zbić i tak. O, właśnie. Ale to też nie do końca. O, on zbił. Dobra, wyjaśnił sytuację. Mądrze. Z jego strony. Może tak? Okej. Okay. Jak tym, to tu. Będę miał jakiś C5. No lecimy. Będziemy mieli wolnego pionka. W tym nadzieja. Nawet tak zagrał. Pytanie, czy zbić wieżą? Nie, no pionkiem. Bierze D3, tak to widziałem. Żeby się nie wpakować w jakiegoś mata. No to idziemy do przodu. Okej. Tak grozimy. Muszę zejść tutaj z diagonali. Aha, będzie taki ruch groził. Okej. Dobra, postraszmy gościa. Chociaż to nic nie daje. Kompletnie to nic nie dało. Nie dało. Przecież to nic nie dało. Dobra, chwilę. On taki ruch nie chciał zagrać. Muszę tak w ogóle chyba. No muszę A5, muszę A5. Przytrzymać tego pionka. Jak hetman tu, to hetman tu. O nie, przecież bicie na C5. No, Krzysztof, co ty w ogóle wyrabiasz? Ruch tutaj to było bez sensu. No i znowu mam w topę. Kompletnie. Przegraną pozycję. Tutaj to tu mi zbije. Coś się w ogóle dzisiaj dzieje. No nie wiem, co trzecia partia. Tu, cicho, 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 cicho. No tu zagram i co? No nie, no bez sensu. Tu, to tu dostanę. Król stoi fatalnie. Królem uciekam, bo jak zbiję, to tam na końcu jakieś może jeszcze cuda na kiju się uda wyrywać. Jeszcze król dobrze u niego stanął. Mógł na G8 wcześniej. Dobra, próbujemy z kontry uderzyć. W takim razie. Dobra, tak, tak. Może się pogubi jeszcze. Nie chcę się pogubić. Tak, potem tak. Dobra, tak. Mogłem zbić tu. Nie, nie mogłem. Co ja gadam z tury. Jakieś tutaj. Może wrócić? Nie, nie mogę. Maty groszą.
Nie wiem, co grać, mam w topę. Powiem wam, że dawno tak słabego turnieju nie grałem. Kompletnie. Jeszcze zagrałem skoczek G5 specjalnie tak, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt, ale mogłem tak nie grać z skoczkiem G5 jeszcze w tej sytuacji. Chociaż w komp mówi, że okej, niby. Ale F4 to kompletna bzdura. No i to F4 mi przegrało partię tak naprawdę, teraz jak można na to spojrzeć. Cokolwiek, no D5, o właśnie, wstawić wieżę, taka normalna pozycyjka do gry jest. Ale wiesz co, Luka, to nie chodzi o to, że ja się przejmuję tam, że punktów mało czy coś, bo to nie jest mecz o Mistrzostwo Świata, ani tym bardziej o cokolwiek innego ważnego. Tylko chodzi o tą moją grę, że ona jest taka fatalna. Że to jest po prostu tak fatalna, że aż się płakać chce czasami. Co ja będę udawał do jakiegoś koksa, którym nie jestem. Gość też może nie grał jakoś super rewelacyjnie, ale na tyle dobrze, że wykorzystał do końca. Na przykład na jego miejscu, chociaż nie, no może grał i dobrze, no też ciężko mi stwierdzić. Teraz powinienem chyba zbić, tutaj mi się wydaje. Ale z drugiej strony widzicie, Hetman F3, norma ciutkę lepiej, tak. No tutaj czarne są trochę lepsze, ale z drugiej strony zobaczcie, to jest pionek więcej. Pionek do przodu, w sensie wolny. Już brakuje mi słów czasami. B4, no, no niby czarne lepsze. Ciekawe, czy jestem w pewnym momencie dobry. O, już jestem dobry w tej pozycji. To znaczy, wyrównałem. Moje uszanowanie. Czy myślę, że jakbym wygrał raz Title Tuesday, rzucilibyś się do ciebie ludzie na lekcję bardziej? Nie. Nie myślę w ten sposób i tak by to pewnie nie zadziałało. Po jednym jakimś sukcesie większym w necie to tak nie działa, że... No w ogóle Hetman H5 bzdura. Hetman F2, król H3 teraz. No właśnie, król H3 teraz. Po tym ruchu nie wiedziałem co, a może tak, o właśnie. No właśnie, królem uciec, o, tutaj związań. Więc nie było tak źle, jak widać w tym momencie. Tutaj przesadziłem i co, A5 już się, no właśnie, tutaj podstawiłem. Ciekawe, czy jeszcze miałem szansę na cokolwiek tu. Hetman C4, coś takiego. A to już wtopa. To już pozycja jest wtopa. Bo wieża wchodzi, jest prosty plan. No dobra. Jak dla mnie to ludzie wbijają pewien wysoki poziom i potem już przestają trenować, a zadania zawsze powinny być wykonywane niezależnie od poziomu. Większość ludzi na Twitchu, którzy mają tego CMA, NMA, nie trenuje poza takim. Na przykład Piotrem Brodowskim, który zadania robi regularnie i trenuje, żeby zdobyć arcymistrza. Wiesz co? Nie zgadzam się z tobą do końca, dlatego że weź pod uwagę inne aspekty życiowe. Trzeba pracować, trzeba coś robić, każdy ma swoje obowiązki. Ja mówię tutaj w swoim imieniu, więc nie jestem w stanie trenować powiedzmy 2 godzin dziennie. Nie mam na to czasu. Niestety nie mam na to czasu. I może to źle zabrzmi, ale moja kariera zawodnicza w tym momencie nie jest dla mnie najważniejsza. I zapewne już nie będzie. Fajnie, jak coś tam się trenuje, jasne, ja się z tym zgadzam. Ale to można tak każdego ocenić, że ktoś ma jakiś poziom i coś tam. A jak ktoś już zdobędzie IEM-a, to potem mówi arcymistrza. Jak zdobędzie arcymistrza, to dlaczego ten arcymistrz ma tylko 2500 albo 2490? I tak zawsze można by było gdybać.
A dlaczego Janek nie ma 2750, albo dlaczego Janek nie ma już 2800? I to tak zawsze można mówić, jeżeli dobrze zrozumiałem tą wypowiedź, więc życzę każdemu, żeby dojść do poziomu CMA lub więcej i się tym cieszyć. Ja się tym cieszę i tyle w temacie, a to, że nie trenuję, to jest moja indywidualna sprawa i moje predyspozycje, mój czas, moja rzecz po prostu. Ja oczywiście zachęcam do trenowania, bo zachęcam, jeżeli ktoś na to ma czas, ochotę i lubi szachy, to tak. A po drugie, skąd wiesz, że ja nie robię zadań, jeżeli już pytasz, bo robienie zadań w necie, ja uważam, że robienie zadań w internecie jest gorsze niż robienie zadań na szachownicy z książki, tylko ludziom się nie chce otworzyć książki, znaczy nie mówię, że wszystkim, ale statystycznie nie chce się tego robić, bo to trzeba rozłożyć, to trzeba pomyśleć, to trzeba się nad tym pochylić, a w necie raz trzask i tak dalej, to leci szybko. I tyle. Ja uważam, że do tego trzeba trochę więcej wysiłku, więc jak czegoś nie wiemy na pewno, to lepiej może się na ten temat nie wypowiadać. Aczkolwiek szanuję wypowiedź, dzięki. Trochę się tak teraz obudziłem. Cześć, Smoku, witam cię serdecznie. 8 rund było. Beznadziejne 3 punkty. No, niestety. Tak też bywa. Setting, masz rację, tak. Nie każdy chce się oczywiście z tym uzewnętrzniać i robić to na żywo, na Twitchu, tak jak napisałeś. Kelnerze, ja tylko chciałem tak to wyjaśnić mniej więcej, więc spokojnie, spokojnie. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. Dobra, skorzystam sobie z chwili okazji szybko. Woda, zaraz wracam do was. Poza tym jeszcze taka rzecz, jak już jeszcze sobie pozwolę dopowiedzieć. Nie chcę być też źle odebrany oczywiście, ale jakby ktoś widział, powiedzmy, mój plan dnia, pracy i tak dalej, to wierzcie mi, nie mielibyście nawet ochoty na szachy dla siebie samego. Może w ten sposób. Co innego, jak na przykład ktoś pracuje w innych branżach pozaszachowych, a jest też szachistą i sobie tam jakąś grupkę szachową robi czy coś, to jest o wiele większa przyjemność, to wiem od kilku osób tutaj z mojego środowiska i to jest też fajne, sobie z tego zdaję sprawę. Bo robienie cały czas tego samego, nawet na różnych płaszczyznach, nie tyle co jest monotonne czy coś, tylko jest wyczerpujące w jakimś stopniu, ale ja nie narzekam, każdy wybiera sobie ścieżkę swoją, więc tyle w temacie. Dobra, gram już troszeczkę teraz inaczej. Dobra, D5. Ok, goniec F5. Dobrze, gramy. E6, ok. Skoczek, go. Dobrze, hetman. F6. Jak tak, to w ogóle chyba tak przygwożdżę. Tak już grałem partię, potem F5. A, i się będą białe męczyć. I F5, proszę bardzo. Kiedyś tak zagrałem w partii klasycznej z Kosakowskim Jakubem. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo silny mistrz międzynarodowy. I no, partia była mega dobra. Mega dobra była partia. Okej, tutaj zrobimy sobie długą. Tak, 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 takie ruchy również były. Gram tak i tam, co sobie coś spróbujemy zrobić. Dobra. Myślę, że tak i tak. Będzie A5 zapewne, żeby tutaj mnie męczyć. Dokładnie, ja też pójdę w drugą stronę. Jak tak, to... A, tu się skoczek wtrynia. Słusznie, zagramy tak.
Pilnujemy. No są takie też francuskie trochę schematy, bardzo trudne uważam, zamknięte pozycje, ale liczymy na jakąś konterkę. Może skoczek D2 się przeciwniczka pomyli, nie pomyliła się. Tu chyba trzeba otworzyć linię D, zdecydowanie tutaj, tu. To jest bardzo ciekawe poświęcenie. Wiecie co? Bardzo mnie to kusi. A jak kusi, to spróbujemy. Niech będzie bicie. Chodzi o to, że nie może zbić tym. Musi zbić tym pionkiem i wtedy zagramy F4. Chociaż mogłem tutaj jeszcze odbić. Te pionki też wyglądają groźnie. I poza tym jeszcze tu mogę odbić, coś pozbierać. Skoczek ma perspektywy. Dobrze jest. Goniec D2 chyba lepszy od goniec tutaj, chociaż zagram tak, a potem znowu zbiję tu. Skoczek nie będzie miał tutaj. Tak, jeżeli hetman E2, to może nawet bicie tu i tam wieżę sobie skrobne. To też może być bardzo ciekawe. Okej, okay, tutaj trzeba chyba to zostawić. Tak, jeżeli tu, to może nawet goniec C7. Tak, zrobimy. Aha, skoczek wchodzi. Trochę oddaje materiału. Dobra, jeszcze tak, może nie zauważy. Dobrze, proszę pani. Zagrajmy tak, to już tu nie grozi. Też przeoczyła zawodniczka. I tu będzie E2 jeszcze groziło. Jakiś hetman D3 trzeba zagrać. Na pewno błędna partia z dwóch stron. Czy z mojej strony na pewno. No i E2, no i co? Podstawiła. Wygrana. To w szereg wymian. Tak. Biorę pionkę. To zagram tutaj, żeby goniec nie miał opcji. Poza tym zaraz tutaj wybiję. Skoczek to tu. Jeszcze odnosząc się do tamtego pytania, bo tak mnie ciśnie tamto pytanie. Tutaj zagram sobie może bezpiecznie, wieżę F8. Poza tym ja zawsze... Aha, skoczek tu wchodzi. Dobra, to tak. Pilnujemy. Robienie zadań regularnie przede wszystkim tyczy się głównie zawodników, czy tam juniorów, którzy chcą robić progres. I uważam, że to jest bardzo duży sens w tym. Okej, skoczek już na zawsze tam sobie będzie stał. A tego pionka nie mogę wziąć? Mogę. No dobra, wracam sobie jakoś tak, no nie wiem w sumie co już zagrać, powiem wam szczerze. A, podstawiłem jakość, ale to tam już teraz to i tak te podstawienie jakości byłoby chyba bez znaczenia. Tam
można było też tak, to bez znaczenia. Ok. Mamy po wielkim powrocie, po bardzo bolesnych trzech porażkach, mamy w końcu to. No dobrze. 9 rund za nami, jeszcze dwie przed nami. To tak teraz patrzę, że jak o 16 Title Tuesday się zaczyna, to on będzie trwał do 18 z jakimś groszem większym. No to... Ale to dobrze, że o 16 będzie się zaczynał, więc w miarę możliwości mam nadzieję, że będziemy grać ten turniej w miarę regularnie. Co do taktyki, robię codziennie i w taktyce mam postępy, ale że muce, blice, to postępy w grze nie wykonuję. Tak, te elementy wszystkie są bardzo ważne. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest jedna rzecz, słuchajcie. Styczność z szachami zawsze da progres. Tu bym się tego trzymał. No dobrze, widzimy, że Hikaru wymiata znowu, 8,5 na 9, to jest w ogóle człowiek-maszyna, niesamowity gość. Nie dość, że streamuje po 28 godzin na dobę, to jeszcze wygrywa Mistrzostwa Świata Fischera. Niesamowite, no i po prostu coś niebywałego. No ale, no cóż, z tego co się orientuję, to on chyba jest, że tak powiem, singlem, więc chyba ma na wszystko czas, no jest też zawodowcem. Więc nie dziwię się, że poświęca się jeszcze szachom, będąc... W ogóle nie wiem, czy wiecie, Nakamura jest moim rocznikiem, 8-7. Więc no, 20-letnim arcymistrzem nie jest, ale to muszę mu przyznać, że kondycję, jaką on tutaj ma do tych szachów, to jest coś rewelacyjnego. A nie jest jakimś atletą. Mówię takiej kondycji bardziej, no, bardziej umysłowej chyba, nie? No trzeba podziwiać gościa, trzeba podziwiać. Czy coś tu nam się zacięło na Twitchu? Mam nadzieję, że nie. Okej, chyba wróciliśmy. Dobrze, zaraz runda kolejna. Czyli dwie rundy zostały, ok, dwie rundy zostały. Mówi się, że w Szwajcarze dwie ostatnie rundy są najważniejsze. Tak, coś przed chwilą się zacięło. Dobrze, jedziemy. Oni ciągle grają tego Niemcowicza. Już A3 gram teraz, bo już po prostu naprawdę... No B4. No biję. I będę robił izolowanego pionka przeciwnikowi. Okej, no tak. Dobra. To jest tak, to taki ruch nieprzyjemny dostanę. Okej, gonię C2. Dobrze. Roszada, rozwój skończony. To teraz tak. I tutaj. Takie są plany. Czasami nawet też gońcem można zagrać. Tutaj myślę, że wprowadzę również wieżę na wolną linię. Gratulacje, Luka. Za wbicie 2200. A tutaj trzeba grać. No jakby zbił, to byłoby dobrze, bośmy zbili gońcem sobie na D4.
wszystko gra. Chodzi o blokadę tego pionka. Za chwilę tak zagramy. No to już jest na przykład charakter pozycji bardziej taki strategiczny. To już trzeba troszeczkę zrozumieć pewne niuanse niż czyste klepanie taktyki. Okej. A tak. Tutaj. Tu. No goniec oczywiście zbije, to ja widzę. Aha, w ten sposób. A tutaj. Biorę, jak dają pionki. Słuchajcie, jak dają pionki, to biorę. Mogę chyba tego wziąć nawet, bo on nie może zbić, bo dostanie tutaj plombę, a zaraz idę A6. Dwa pionki więcej, nawet jak tego stracę jakimś cudem, ale nie powinienem. Poddał. Świetnie. Cóż, dobrze, no, 5 punktów jest i gitara. Jeszcze jedna runda, trzeba wygrać i dobranoc, bo już naprawdę koniec. Koniec żartów. Tak nie, przede wszystkim, okej, można przegrywać w szachy, ale też trzeba w odpowiednim stylu. A ja nie chcę przegrywać w szachy jak totalny głąb, bez gry, w ogóle zajechany w miniaturce, bo to się po prostu nie mieści mi w głowie. Hetman A1 bym miał, jakby od razu zabił na A3. Hetman A1. Hetman A1, coś takiego by było może. No, to dobra. Wyszło jak wyszło. 10, po 10 rundach jest 5 punktów. No i dobrze. Ostatnio, w ostatnim turnieju było tak, że miałem 6 z 9 i dwie ostatnie w trąbę, nie? A tutaj trzeba walczyć o, o tą szóstkę. No dobra, a zerknijmy od razu, jak ktoś inny sobie tutaj pyka. Hikaru, gra ze swoim... Sebastian, fajny nick, co nie? No dobra, zobaczymy, jak tutaj się to wszystko potoczy. No Hikaru jest, kurde, kozakiem, no naprawdę strasznie dużo widzi. I co? Tutaj jakieś bicie, nie? Nie, no nie można teraz bić, koniec jest lepszy. Będzie coś tutaj kminił. No tutaj oczywiście nie będzie dobre bicie na końcu, bez koniec B7, to wszyscy widzą, łącznie z zawodnikami. Elo, powodzenia Lechu, 7-5, dzięki, aczkolwiek już turniej się powoli kończy, bo jeszcze jedna runda przed nami. Linka, bardzo proszę. Do Titled Tuesday, proszę bardzo. Skoczek D8, A4, ok. B6. No nie, no białe są ewidentnie super. Ciekawe, czy Nakamura znajdzie skoczek A3, jeden z lepszych ruchów. Myślę, wydaje, że może znaleźć, bo jeszcze hetman się fajnie otwiera, skoczek wchodzi, hetman tu atakuje, naciska. Nie, no słuchajcie, no genialny człowiek, no genialny człowiek po prostu. To jest zawodowiec. Podziwiam, podziwiam i kibicuję. W ogóle Nakamura ma chyba jakiś taki dar, szczególnie gry w internecie. Oczywiście na żywo jest też świetnym arcymistrzem, ale jednak gra na żywo jest zupełnie troszeczkę inna, a w necie to się nieźle trzaska. Znaczy on potrafi nieźle trzaskać po prostu. Kto z Polski najwyżej w stawce? Tego nie wiemy. Polskie derby? Nie, słuchajcie, wolę, niech polskie derby się oglądają na ich kanałach, a tutaj Hikaru wjeżdża. Skoczek B5, co? No to jest tak właśnie, jak
Jak masz ściśnione figury, to skoczek A7. Wow. I tu chyba. I jeszcze. I tak, i leci do góry. No tak. Ale easy, nie? Ale go wypunktował. Niesamowite. Jeszcze jak to szybko zrobił w ogóle gość. No wszyscy kochają zwycięzców, no taka prawda. 9,5 na 10. Tu jeszcze chyba nie koniec. Zobaczymy w takim razie drugiego zawodnika. A już nie zobaczymy. 9 na 10. No to jeszcze. Zobaczcie, ktoś robi 9,5 na 10, a jeszcze 11 rund i niekoniecznie musi wygrać turniej, co nie? Teoretycznie nie musi wygrać turnieju. Przegra ostatnią rundę i ten go wyprzedza i koniec. To jest niezwykle trudne, żeby wygrywać turnieje szachowe. A to jest piękne, bo jakby było zbyt łatwo, to co to za przyjemność trenowania. Jak dobry jest dziadek? Ja mam tyle samo lat. Hello! Niezniszczalny. Patrząc po niku 9-5, no to najmłodszy też nie jesteś. Młodszy, okej, okay, ale nie najmłodszy. Jaki dziadek? Jaki dziadek? Pomnożysz nasz wiek razy 3, to wtedy będzie dziadek. Nie teraz, chłopie. O Boże Święty, no mnie rozbawiłeś teraz. A masz wrażenie, że Nakamura był najlepszy od zawsze? No pewnie dlatego, że może masz, nie wiem, 10 lat, no to wtedy takie wrażenie możesz mieć i tak faktycznie było. Ale no nie wiem, ile tam. 9,5 rocznik, no to jak 9,5, to 10 lat nie masz. Caruana na 12 miejscu. Sobie zobaczmy jeszcze jakiś tutaj koksów, co tu się dzieje. Minus 11, minus 50. I co? To jest taka wygrana prosta czarnymi? Ja bym. Aha, no tak, no bo wieża. O, no tak. Pełna zgoda. Okej. Chyba wszystkie partie. I runda 11 za moment. Go. Kolejny FM. Co gramy? Gramy D4. Okej, okay, a może jakiś B6. Coś innego. Trochę obrona francuska, co? W ogóle może zbić, nie? I bicie i nie zbił, no dobra, to tak. C4 aż się prosi. Nie chciałbym przegiąć. Dobra, H6. Z planem takim. A, niech się boi, będę atakował. A, tu nie mogę skoczka wpuścić. A to A6. A tak, Jan Krzysztof Duda będzie grał turniej w Toronto, zgadza się. Więc nie ma go na tajtlet. Jeszcze skoczka za chwilę. No i taka pozycyjka zwariowana nieco, co? Tu. Okej, okay, zbijemy tak. Zagram tak. Za chwilę tu. Aha, tutaj grozi. Sprytnie, sprytnie. Tutaj bronimy. Jeszcze będę mógł zrobić długą roszadę w razie czego. Poświęcenia. Skoczek powinien wyjść już dawno. Dawno temu. F4. Ten ruch, powiem szczerze, widziałem. No tutaj zbiję i szybko skoczkiem.
skoczek wchodzi, tu robi się mało przyjemnie. Chyba tak, bo jak tutaj, to zastanawiam się nad tym ruchem. Ten ruch chyba teraz działa. Nie działa, bo tu mi zbija. Ten ruch teraz nie działa. Król F8 mam grać? Nie no, tak. Goniec C8, bronimy. Teraz będzie działał. Aha, taki ruch jest jeszcze. Nie, nie ma, bo mogę bić. Mogę skoczki. What? Spróbuję tak. Dobre bicie na B5. No to nie moje pozycje, już mnie gość tutaj przetrzepuje. Kurczę, dobrze zagrał skubany. Może król F8, po prostu się robi tragicznie. Tak, muszę grać. Co ja tu mogę grać w ogóle? Nie, co ja w ogóle liczę? A może tak? Tak, niech będzie. Schodzę po prostu z tego. Myślałem, że tak mogę. Niestety nie, bo skoczek związany. Teraz grozi tutaj. Może nawet tu. Może nawet tam. To bym się trochę rozwiązał. Okej. I chyba tutaj pionka biorę tego. Oczywiście odbiję gońcem. Może będziemy żyć. Jako tako. Tak, H5, tu się broni. Dobrze, ten ruch widziałem. Schodzimy sobie z wszelkich tutaj związań. Hetman F6. Spróbuj wymiany. Wymienił, no to dobrze. Mam nadzieję, że to nic nie podstawiłem. Ok, tutaj grożą już wybicia. Więc należy chyba zrobić roszadę. Zrobię roszadę. Schodzę ze związania również. No dobra, odżyłem w tej sytuacji. Wieża B8 za chwilę. Wieża B8. Koniec pilnuje. Na szczęście i tu musi stać. Czasem jak wieża odejdzie, to po prostu trzasnę piona. Ale może tak. I tutaj będę naciskał. No właśnie. Aha, tutaj zagrałeś, przyjacielu. To tak. Ok. No dobra. No dobra, wracam tu. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu z powrotem wieżą. I taka będzie przygoda tej wieży. Zagram inaczej. Dobra, to teraz tak. Ok, to, to nie mogę. Ale tak mogę. Tam tu. Jeżeli odejdzie końcem. Nie, oczy. Dobra, gram tak, żeby tu zagrać. Aha, nie pozwala za dużo. Będzie tak. Taki ruch. On ma mało czasu, więc próbuję coś to kombinować, się przestawić, tak, jakoś. Powrót. Zmusił mnie. Ojej, podstawiłem. O, cholercia. A to boli. Oj, to będzie boleć, Krzysztof, bo tutaj będzie groźnie.
uciekać. O, 2 sekundy. Ależ podstawiłem. Też podstawił. Siatki matowe. Ajajaj. Wow, 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 wow. No nie, co to jest w ogóle za pozycja? Matujemy. No jak przeciwnik pozwala grać w ten sposób, to będę matował. Co? Wygrałem. Każdy ma prawo grać, co nie? Ale to są właśnie kontrowersyjne takie zagadki. Kurczę blade, ale w ogóle gra. Niesamowite. A oczywiście to jest remis, no ale na tych sekundach to by się pomylił. A zobaczcie, nie wziąłem... Hikaru wygrał. Nie wziąłem jakości. Znaczy nie wziąłem wieży na widełki. No były widły, widły były. A tutaj co się dzieje? A wieża A1 i znowu bym wygrał. Bo po tym ruchu tu i tu. No tu się pomylił, tak? Ale to ciężko się bronić oczywiście na sekundach. Dobra, 6 punktów, ale to niezasłużone. Ale jest. No cóż. Mogę powiedzieć, dziękuję serdecznie za dzisiaj. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie i no do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się niebawem.